spotkaniu, kolejnym spotkaniu 5. Letniego Festiwalu Kultury Polonia Cantans. Jest to nasze w dniu dzisiejszym ostatnie takie spotkanie, które zgromadziło nas tutaj dla dwóch poetów, pani poetki Leonory Kieszczyń oraz pana Kazimierza Józefa Węgrzyna. I jak sam święty Jan Paweł II powiedział, nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia. Człowiek ma czynić z niego arcydzieło sztuki. I to jest fragment listu do artystów, które głosił Jan Paweł II, papież święty Jan Paweł II. Zapraszamy do wysłuchania przygotowanej przez panią Eleonorę Kieszczyń porcji jej wierszy. Zapraszamy serdecznie. Przed państwa Eleonora Kieszczyń. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podejmujemy dzisiaj temat pamięć i sumienie. Pamięć i tożsamość. Pamięć i sumienie to filary dwa. One dają siłę, aby naród trwał. Kiedy pamięć ginie, tożsamość umiera. Naród przestaje istnieć. Tak było w historii świata, w historii Polski. Tak było już nieraz. Pamięć to nie jest rozgrzebywanie popiołów przeszłości. Pamięć to nie jest zaspokajanie własnej ciekawości. Pamięć to jest odkrywanie żaru szalonej miłości, która prowadziła naszych przodków drogą do wolności. I tego żaru miłości my mamy się od naszych przodków, od naszych ojców, dziadów, pradziadów uczyć. Nie przyszliśmy tutaj znikąd. Nie przywiał nas z kosmosu wiatr. Nie skradliśmy tej ziemi nikomu. Nie przenieśliśmy z Uralu tak. Nie zginaliśmy karku jak sługa przed Panem. Byliśmy wolni nawet w niewoli, bo ducha zabić się nie da, a kult bardziej od śmierci boli. Ta ziemia jest spuścizną naszych praojców. Tutaj nam przykazali pracować i żyć. To oni nas nauczyli, jak tą ziemię kochać, jak tego dziedzictwa bronić, jak godnie żyć, jak dumnie być Polakiem. Z czego jestem dumna? Dumna jestem z tego, że jestem Polką, że urodziłam się tu na polskiej ziemi, że jej oddałam swoje serce i siły, że żyłam wśród swoich, no i między swymi. Dumna jestem z mojego narodu, że chociaż atakowany przez wieki z zachodu i wschodu, zachował swoją tożsamość oraz świętą wiarę. Nigdy nie był najeźdźcą, a raczej obrońcą i darem. Dumna jestem z polskich królów, co godnie nosili korony, a zwycięskie sztandary chorągwie przed Chrystusa i Maryi zanosili trony. Dumna jestem, że polska ziemia, choć tak tragicznie doświadczana przez wieki i pokolenia, dała światu tak wielkiego syna, piękny jak polny kwiat, wielki jak Boga brat, zdumiał, zadziwił świat. A ja dumna jestem z tego, że święty Jan Paweł II to Polak, mój rodak, z więzów krwi mój brat. Pokochał go cały świat. Dumna jestem, że Polska obroniła Europę przed najazdami tureckim, tatarskim, mongolskim, przed Szwedami i bolszewikami, że król Jan III Sobieski, idąc na odsiecz Tylczyna, od spotkania z królową korony polskiej Maryją, dziejową wyprawę zaczynał. Dumna jestem z wielkich Polaków, a było ich tak wielu, tych wpisanych na karty historii i tych bezimiennych bohaterów, nie wywołanych na żadnym z poległych apelów. Anglicy są dumni z królowej Elżbiety.
Holendrzy się szczycą swoją Beatrycę, a ja jestem dumna, a ja się szczycę z tego, że Polska, moja ojczyzna, ma królową korony polskiej, Boga Rodzice, Dziewice, Maryję z Jasnej Góry, Boga Dziewice, Boga Rodzice, Dziewice. Czego się boję dziś? Boję się kłamstwa, manipulacji, boję się ludzi tych przy władzy, co pychę obnoszą po parlamentach, nie wiedząc o tym, że są całkiem nadzy. Boję się ludzi bez sumienia, co za pieniądze zrobią wszystko. Co za pieniądze zrobią wszystko, sprzedadzą godność, łzy i marzenia, zaniosą je na targowisko. Boję się prześmiewców, szyderców, piarzy, co noszą imię dziennikarzy, a zamiast rzetelnej informacji służą propagandzie kłamstwa i taniej sensacji. Boję się obietnic bez pokrycia, boję się ludzi bez honoru, boję się bez odpowiedzialności życia, życia, które jest tylko grą pozorów. Boję się nienawiści, pogardy do wszystkiego, co z Boga pochodzi, do Kościoła, wiary i prawdy, co ze stwórczej miłości się rodzi. Daj nam, Panie, ludzi mądrych, szlachetnych, silnych moralnie i duchowo, odpowiedzialnych za swoje czyny, za każde wypowiedziane słowo, ludzi prawych i wiernych, Matce Ojczyźnie i wierze, ludzi, którzy potrafią kochać, pracować, służyć. Potrafią też klękać, ale tylko przed krzyżem i jeszcze przed pacierzem. Skazani za wierność. Skazani za wierność, za prawdę sądzeni. Są światłem tego świata i solą tej ziemi. Obrzucani błotem kłamstwa, jak krzyż wyszydzeni. Nie ma dla nich miejsca tutaj na tej ziemi. Na margines życia zepchnięci, zaszczuci, wyklęci. Za to tylko, że wierni, że niepokonani, już za życia święci. Giganty cnót, serc i mocarze ducha. Nie wierzcie, że świat was nie potrzebuje, że nie chce was słuchać. To dzięki wam każdy poranek nadzieją się staje. To przez wasze dobro świat codziennie z upadku, z ciemności, z przepaści do życia powstaje. Skazani za wierność, za prawdę sądzeni. Są światłem tego świata i solą tej ziemi. Nie patrz. Nie patrz obojętnie w twarz głodu, z lekceważeniem w twarz śmierci, z przyzwoleniem w twarz zdrady, jakbyś był widzem przypadkowej parady. Z głodem się podziel chlebem, przed obliczem śmierci pochyl pokornie głowę, a naprzeciwko zdrady wytocz armaty bojowe. Zdrada jest chytra, podstępna, zakłamana i zła, ma podwójne oblicze, fałszywą kartą gra. Nie daj się zwieść pozornej uprzejmości, która twą czujność usypia, a potem wyrywa ci serce i jak kamfora bez śladu znika. Zdrada niszczy i pali wszystko, co spalić się da. Zagasi żar twego serca, spopieli się nawet łza. Dziś zdrada jest wszechobecna i całkiem dobrze się ma. Zdradza się Boga, ojczyznę, wartości, własną tożsamość, męża, żonę, własną tożsamość i własne ja. Jak wyrwać człowieka z wszechobecnego zła? Jak przeciąć ten łańcuch wciąż niekończących się zdrad? Myślę, że po prostu trzeba zaprowadzić Boży porządek moralny, przywrócić ład. W Ogrójcu. Klęczał w Ogrójcu Pan wielkiej boleści. Krwawy pot zalewał mu czoło i skronie. Ojcze, jeżeli możesz, oddal ode mnie kielich tej męki, lecz nie moja, a twoja wola niech się stanie. Już go pojmali, ubiczowali, cierniową koronę wtłoczyli na głowę, a potem opluli, spoliczkowali, ośmieszyli. Człowieka można zabić i słowem,
I tak się właśnie przecież dzisiaj dzieje. Zatruła się duszę, wyrywa się serce i grzebie nadzieje. A kiedy prawda swoim światłem sama obronić się zdoła i nie da się podważyć tej racji, to zawsze jeszcze można wydrwić, wykpić, ośmieszyć wszystkie świętości i przypiąć łatkę, co dzisiaj jest w modzie, o zacofaniu, o oszołomie i ciemnogrodzie. A Chrystus codziennie na krzyżu umiera, codziennie w nas zmartwychwstaje, codziennie w białym opłatku przychodzi na ołtarz i to dzięki temu dobru świat codziennie z upadku w ciemności powstaje. Jak ocalić szczęście? Jak ocalić szczęście, serce, miłość Twą? Bo to jest w dzisiejszym życiu najtrudniejszą grą. Świat pędzi szalony, człowiek naprzód gna, puścił konia kłusem, czy choć cel swój zna. Prędzej, coraz prędzej, ziemia z lęku drży, to nie krople rosy lecą, to goryczy łzy. Prędzej gonisz naprzód, ile starczy tchu, za krótka jest doba, brak czasu dla snu. W największej gonitwie miej czas spojrzeć w tył, byś czyjegoś serca nie rozdeptał w pył. Szczęście niesiesz w sobie, możesz mieć i dać, lecz nigdy nie wolno, tylko chcieć i brać. Szczęście jest już blisko i na ciebie czeka, spotkasz go, gdy obdarzysz szczęściem drugiego człowieka. Krzyk. Świat kłamstwem zniewolony, przemoc i gwałt go nęka, prawda samotnie się broni, człowiek jej bronić się lęka. Jeśli w tobie coś krzyczy, woła, skarży się, gniewa, mów, pisz, graj, maluj, śpiewaj. Może ktoś cię usłyszy, może ktoś cię zrozumie, może kogoś obudzisz w zmanipulowanym tłumie. Może ktoś twoje słowo rozmnoży na tysiące, a potem je podzieli na strofy ogniem płonące. Może ktoś myśl twoją rozsupła, rozwikła, rozwinie. Może w niej siebie znajdziesz, swoją tożsamość i imię. Może ona, choć nikła, jak cienka nić pajęcza, otworzy czyjeś serce, zajrzy do jego wnętrza. Może kogoś podźwignie z jego dziejowej udręki, może da mu nadzieję, wsparcie pomocnej ręki. Bo dzisiaj, aby żyć w prawdzie, odwagi i wsparcia nam trzeba, jak świeżego powietrza, czystej wody i chleba. Idź, w stronę świtu idź, prosto trzymaj głowę, pomóż stać tym, którzy upadli, złamani krzywdą, zabijani słowem. Idź, broń prawdy i godności człowieka, bądź dumny, że jesteś Polakiem, tak jak to czynił Jan Paweł II. Znasz mistrza, jego zdążaj szlakiem. Idź, nie zgadzaj się na zło, nawet wówczas, gdy drogo kosztuje i trzeba stanąć pod prąd. Moc ducha hartuje się w ogniu naszych serc i w słabości rąk. Idź, ciągle w stronę świtu idź, przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Kto szuka, ten znajdzie. Nie po to tu jesteś tylko, aby żyć, ale po to, aby dać świadectwo prawdzie. Idź, idź, idź. Proszę Państwa, właściwie mogłabym... Dziękuję bardzo. Właściwie mogłabym już na tym zakończyć mój występ, ale chciałam jeszcze Państwa zaprosić w taką, powiem może, romantyczną podróż. Podróż w naszą młodość, w nasze dzieciństwo, do naszego rodzinnego domu. Bo wiem, że wszyscy nosimy w sercu pragnienie odwiedzenia tego domu. I często wracamy wspomnieniami właśnie do naszego dzieciństwa, do naszego rodzinnego domu.
I taka. Gdzieś tam na krańcach świata jest moja i twoja i taka. I nawet nie wiem, czy o tym wiesz, dlaczego tak bardzo tam wracać chcesz. Moja i twoja i taka. Siódmy cud świata, gdzie płynie modra rzeka, gdzie płynie i srebrzy się modra rzeka, gdzie czas się spieszy i nie ucieka, gdzie szumi stary jesion, w konarach śpiewa ptak, gdzie przy starej drewnianej kapliczce czerwienią płoni się dług. Tam twój dom ojczysty, stary drewniany próg. Tam kiedyś żegnała cię twoja matka, ta, która kocha najpiękniej, najczulej, tak bez zastrzeżeń, do końca i do ostatka. Ona wiedziała, że kiedy jesień stanie w twoich drzwiach, powrócisz tu pewnego dnia. Odnajdziesz miejsce, gdzie słodko śpi i znów będziecie razem, matka i syn. Odnajdziesz każdy zagubiony kąt i wtedy zrozumiesz, jak wiele odchodząc zabrałeś stąd. I że z ciebie także coś zostało tu. Dlatego powrócisz, powrócisz tu znów, aby zobaczyć, czy wciąż jeszcze płynie twoja rzeka i czy na ciebie czeka twoja mała i taka. Ten siódmy i ósmy cud świata, gdzie twoje korzenie, młodości lata, początek i koniec wszystkich twoich dróg, gdzie było ci tak ciepło, tak dobrze, gdzie czułeś, że z tobą, przy tobie był zawsze twój Bóg. To jest moja i twoja i taka wielka miłość i pępek świata. I teraz na pewno już wiesz, dlaczego tam, tak bardzo tam wracać chcesz. I ja także wiem, dlaczego tam wracać chcę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Eleonorze Kiestrzyk za tę małą cząsteczkę jej poezji, ale jak mocno trącającej nasze struny serc. I teraz zapraszam pana Kazimierza Józefa Węgrzyna i zostawiam państwa z poezją tego artysty. Jesteśmy dziećmi tej strasznej pamięci. Ran, co po ludzku są nie do pojęcia. Zbiorowy szatan tak właśnie wyglądał. O, Matko Polsko, Madonno nieszczęścia. Boję się, że ten szatan ciągle na nas czyha. W masce demokracji, wolności i prawa. Gdy ty nie możesz sama powstać z klęczek, tłum się szyderców z ciebie najgrawa. Bo jesteś słaba, chora, ciężko ranna, przez obie bestie śmiertelnie szarpana i to straszliwe zakażenie krwi, co się gorączką pali w twoich ranach. O, Panie, popatrz na swoje ołtarze, zrównane z ziemią na zachód i wschód. O, Matko nasza, Królowo Ojczyzny, czy wybłagamy, by Bóg sprawił cud? Staliśmy, Chryste, wiernie tyle wieków. Z bólem łamiemy roztrzęsione dłonie, sami wśród łotrów z lewa oraz z prawa dziś zostaliśmy w cierniowej koronie. Ale czy to już jest ostatni z krzyży, aby ocalić nasze polskie trwanie, czy tylko próba jak kolejna stacja i ból w następnej nam zadanej ranie? Jesteśmy dziećmi tej strasznej pamięci, która nas budzi wśród sennych marzeń, jak w ciszy nocy groźny cień złowrogi z upiorem tamtych wracających zdarzeń. To tylko szatan na tyle sposobów wyciskał z oczu wielkie krwawe łzy, gdy wyszarpywał z narodu serce w satanistycznej, strasznej, czarnej mszy, którą odprawiał w imię wolnej woli, w imię wolności opętany krwią, gdy polskie dzieci wbijał na sztachety, gdy poił braci krwawą polską łzą. Tę mszę nad światem dzisiaj celebruje szatan przebrany w ornat i swobodę,
rozrzuca z brzękiem mamonę i władzę i zniewolonym bawi się narodem i wbija kołek w miejscu nienawiści okrutnym gestem pogardy dla Boga, Polsko brzemienna nadzieją i wiarą, w kołyskach dzieci zamieszkała trwoga. Więc tarczy krzyża dzisiaj nam potrzeba i miłosierdzia, które wrogów zbliża i miecza walki przeciw szatanowi, stań wśród nas Chryste świętym znakiem krzyża. U naszych granic zadeptanych kłamstwem w sercach bijących, głośno niepokojem, stań wśród nas Chryste świętym znakiem krzyża, na progach domów dobrem i pokojem. To jest wstęp oczywiście do wydarzeń na Wołyniu. Żaden ryzun nie zadźga pamięci narodu o wydarzeniach w Hucie Pieniackiej. Wiatr tylko przelatuje, gdzie Huta Pieniacka tętniła polskim życiem, modlitwą i śpiewem. Na słonecznym stoku otoczona lasem została tylko pustka z rozpłakanym drzewem. Krzyżem i złotych liter, żałobną pamięcią, gorzkim żalem nad losem naszych sióstr i braci, dzwon dzisiaj już nie woła radośnie do Boga i aniołowie od bólu przychodzą garbaci. W sinym oku na zawsze będzie gorzka łza, obmywać ciała dzieci przestrogą i płaczem i płynąć przez pamięć z bólem do samego dna, gdzie ukryte przed światem sumienie zobaczę. Kain spojrzył kradkiem, dym nisko się snuje, na niebie krwawe znaki nad ziemią, nad głową, milczenie przeraźliwe, w mrocznej studni czasu, Bóg na szali wciąż waży, miłosierdzia słowo. Żaden ryzun nie zadźga pamięci narodu, chociaż za jego plecami stanie z podłą radą, jak za tamtym chłopcem oszukanym w hucie, przybitym na progu nieba bagnetem i zdradą. I to dziecko, co martwej matki pierś się czule, bo jeszcze nieświadome, że już jest sierotą, pójdzie przez morze ognia za swoją ojczyzną, która w naszej pamięci krwawi się Golgotą. Bo pamięć będzie płonąć jak tamte stodoły. To są wszystko wydarzenia, jak gdyby autentyczne z Wołynia. Żadna zbrodnicza dywizja nie zadepcze prawdy, bo pamięć będzie płonąć jak tamte stodoły, pełne krzyku i płaczu, w dymie nienawiści i szaleństwo oprawców z faszystowskiej szkoły. Gdzie twe orły, ojczyzno, gdzie twoje sztandary, gdzie twoja duma, pamięć na wieczność wpisana, przecież nie zostaniemy jak wapienne doły, ukrywana ze wstydem, ropiejąca rana. Prawda jest precyzyjna, jak niemiecka marka. To wspólne ludobójstwo i wspólne milczenie 28 zostanie na zawsze drzazgą wbitą głęboko w ojczyzny sumienie. Luty będzie kolejnym miesiącem pamięci, dniem zagłady przez katów, krwawo zapisanym przez dywizję morderców w mundurach SS, spartych nienawiścią z ukraińskiej strony. Prawdę urodzisz, Polsko, na stopniach ołtarza i już jej nie zadepcze oprawca butami, choć watachy morderców przyczajone w kłamstwie błyskają w telewizji szklanymi ślepiami. Obyś nie była, Polsko, płonącą stodołą, pełną krzyku i płaczu, rozpaczy i trwogi, ta pamięć będzie stała na progu ojczyzny, bo to kat jej do krzyża przybił krwawe nogi. Nasz krwawy modlitewnik, różaniec kresowy. Żadna zdrada i kłamstwo nie jest sztuką dyplomacji. Prawdą nie obrazimy bratniego narodu. Rzeźnia ludzka, zwierzęce instynkty morderców, śmiertelny wiatr historii, który wiał ze wschodu. My nie będziemy milczeć podle i tchórzliwie, więc nie mów o przykrości oraz dyplomacji wobec tych, co łączyli się w stada złoczyńców, aby dochodzić zemstą swoich krwawych racji. Cóż byśmy byli warci bez naszej pamięci,
bez naszego bólu, co wyrósł z miłości. Te dzieci będą wisieć na płotach pamięci, póki nasz naród będzie niósł tarczę wolności. Będziemy głośno płakać i mówić pacierze, na grobach naszych bliskich, spalonych kościołach. Będziemy nad tą ziemią, o głuchą i niemą, o sprawiedliwość i prawdę, ludzkie imię wołać. Tchórze, niech milczą nadal w imię dyplomacji. My na polską Golgotę pójdziemy z godnością, ze świadomością krzyża, chustą Weroniki i naszą dla ojczyzny wiarą i czułością. Nasz krwawy modlitewnik, różaniec kresowy, odmawiany codziennie w imię ocalenia, godności Twojej Matko, honoru i dumy, w imię polskiego, czystego sumienia. Ostatni wiersz z tego cyklu Wołyńskiego. Ofiarom ludobójstwa ukraińskiego z modlitwą i płaczem. Polski Chrystus, Polsko, gdzie krzyże jak ściernisko tkwią korzeniami w popiele i krwi i gdzie nas pamięć niczym łuna trwoży, gdy odwracamy łzą wołyńskie dni. Tamtwe orlęta, pozbawione matki, kołują z trwogą nad zburzonym gniazdem, a ponad nimi znowu czarne orły i krwawą widać ponad nimi gwiazdę. Tam wyszarpane boli nas sumienie, jakby wnętrzności w ukraińską noc nam znów oprawca przytroczył do drzewa, aby cierpienia zwiększyć przez to moc. Dźwigamy w spadku tę okrutną pamięć, jak w nagiej piersi pulsujące serce, chociaż tę pamięć chcą zadeptać dzisiaj kłamcy i tchórze, zdrajcy i szyderce. To polski Chrystus na krzyżu historii, w polskiej pamięci wciąż niepogrzebany, wbity w Golgotę na wołyńskiej ziemi, podnosi w niebo swe straszliwe rany. To polski Chrystus na krzyżu pamięci, któremu Kain wydłubał źrenicę i w luk za końmi rozszarpane ciało, nim go na zdrady wciągnął szubienicę. To polski Chrystus z roztrzaskaną głową, przecięty piłą dzikiej nienawiści i wolność, którą odrąbał siekierą, ten, który zemstę swoją krwawo ziścił. Czemu się dziwisz, matce, która szlocha i prosi Boga o cud zmartwychwstania? O Matko Polsko, jak z rozprutym brzuchem poczęte życie rękami osłaniać. Więc jak masz krzyczeć z wyrwanym językiem, wrzucona w studnie głuchej Europy, jak masz sama dochodzić prawdy, gdy kat odrąbał ci ręce i stopy? To polski Chrystus woła w naszej krwi o polską pamięć odzieraną krwawo, że ludobójstwo na zawsze zostanie dla sprawiedliwych Twoją Chryste raną. Czytałem te wiersze o rzezi na Wołyniu, ale chcę Państwu przypomnieć, rok temu była dyskusja w naszym Sejmie, czy właśnie te wydarzenia to było ludobójstwo. Równolegle z tą dyskusją toczyła się dyskusja o uboju rytualnym. I o dziwo posłowie, prawda, bardzo rozczulali się nad zwierzętami, natomiast jeśli chodzi tutaj o polskie sprawy, o tę rzeź na Wołyniu, doszli do wniosku, że były to wydarzenia ze znamionami ludobójstwa, ze znamionami. Więc ja pisałem taki wiersz o Wołyniu, w którym po prostu na dowód tego, bo wiersz składał się z 6 zwrotek, później wymieniłem chyba 150 sposobów, w jakie mordowano Polaków, więc wiersz był, te strofki zajmowały jedną stronę, natomiast ta ilość tych sposobów chyba z 7 stron jest tutaj w tej książce. Chciałbym, panie, wykrzyczeć trwogę. Ja po prostu po tej decyzji tego Sejmu byłem po prostu oburzony stanowiskiem posłów, tym tchórzostwem, po prostu no nie potrafię tego określić, a nie chciałbym używać mocnych słów tutaj przed Bożym ołtarzem.
ale pisałem wprost, do panów posłów się zwracałem, zresztą robię to teraz. Pytacie, czy ludobójstwo, panowie posłowie. Więc ja wam odpowiadam, haniebne pytanie. Was prawda nie wyzwoli, was prawda zabije, gdy wolna Polska z kolan znowu kiedyś stanie. Pytacie, czy ludobójstwo, panowie posłowie, i toczycie spory dziś w zwierzęcej sprawie, i dyskretna ta wasza zdrada i tchórzostwo, no i chyba niepolskie sumienie w Warszawie. Pytacie, czy ludobójstwo, panowie posłowie, a ja was dzisiaj pytam o wasze sumienie, jakże straszne na miejscu pod wołyńskim niebem to kłamstwo i morderców zapiekłe milczenie. Pytacie, czy ludobójstwo, panowie posłowie, i rytualny ubój wasze zmysły budzi, nikt nie rozpruwa brzuchów, nie wykuwa oczu, czy zwierzęta, panowie, ważniejsze od ludzi? Pytacie, czy ludobójstwo, panowie posłowie, a ja was dzisiaj pytam o polskie sumienie, o polski obowiązek i o polską pamięć, bo po stronie morderców to wasze milczenie. Pytacie, czy ludobójstwo, wszechmogący Boże, przecież nad nami wisi miecz sprawiedliwości. Tak, to jest ludobójstwo, panowie posłowie, a tchórz nie zasługuje na niebo wolności. Ostatnie cykle moich wierszy nosiły tytuł Nie oddamy cię Polsko, z przymiotnikiem Polski, bo chciałem podkreślać polskość, ponieważ staliśmy się obywatelami drugiej kategorii we własnej ojczyźnie. Myśleliście pewnie, głupcy, że Polska to biznes i że można sprzedać Boga, ojczyznę i wiarę, że wymienić można honor na willę z basenem, że będziecie się zabawiać w historii zegarem, że i wroga oszukacie w lichwiarskim zapale, złote gwiazdki będą spadać z niebieskiego nieba, że naiwność wymienicie na dumę wspólnoty i że Niemcy wam pokroją złoty bochen chleba. Myśleliście, biedni głupcy, z pogardą o swoim. Wstydziliście się Wołynia, Wilna oraz Lwowa. Nasi bracia tam zostali na pastwę tyrana, w dołach Ponar i Katynia, w zakłamanych słowach. Dziś morderca w naszym domu ustanawia prawa. Złodziejskiego poloneza orszak się zatacza. Dzisiaj powróz oraz kula wyznaczają trendy. Tym, co mylą rytm wspólnoty, służba nie wybacza. Coraz więcej kandydatów w klubie samobójców. Ci, co Polskę źle kochają, piszą oświadczenia. Niech im prawda będzie lekka, gdy się stanie ciężka, narzucona przez grabarza ojczyźniana ziemia. Myśleliście pewnie, głupcy, że was nie dosięgnie Boży zamysł, gorzka prawda i szatańskie prawo i ta kara, co wyrasta z krwawych dziejów świata, co spisana jest boleśnie, tragicznie i krwawo. Tak chcę przedstawić tych kilka wierszy, z tych ostatnich moich zbiorów, ponieważ nie chciałbym, żeby to było takie monotematyczne. Ale proszę państwa, no czuję dramat tej naszej sytuacji. Może przesadzam. Chciałbym, żeby tak było. Ale czy tak jest? Więc daliśmy sobie, głupcy, odebrać ojczyznę. Sprzedaliśmy własną matkę za czapkę pozorów. Ona już tu nie wróci. Ona już odeszła. Nie widzieliśmy jej schyleni ponad kością sporów. A ona upokorzona, stała pełna bólu i czekała na nas z płaczem, wyciągając dłonie. Lecz sobaczej zajadłości było w nas zbyt wiele, byśmy mogli stanąć razem wszyscy w jej obronie. I ona już tu nie wróci. Ona tam została.
gdzie się znicze ciągle palą i bieleją kości, tam gdzie prochy naszych ojców wyrastają lasem i gdzie brzozy rozmawiają szeptem o wolności. Sprzedaliśmy własną matkę. Wybacz, Panie Boże, bo nie mamy dzisiaj prawa zasłaniać się wiarą, gdy szarpiemy się o krzyże z podszeptu szatana, gdy mamona jest jedyną naszych czynów miarą. Gdy tchórzliwie się kulimy pod batem tyrana, bez odwagi i bez męstwa, gniewu i godności, podnieś głowę. To jest wojna, to śmiertelna gra. Ty zapytaj pod krzyżami o cenę wolności. Więc tak umiera naród. W ponurym milczeniu grzęznąc w bagnie kłamstwa i smoleńskiej mgle, bo Polska już tu nie wróci i będzie jak upiór, który wraca w marzeniach, w gorączkowym śnie. Nim odejdę, chcę wypłakać Twoje święte imię, bo Ty byłaś mi najdroższa poprzez wszystkie lata. To, że gorzko dziś się zmagam z codziennością, czas wypiszę głębiej w słowach oraz w datach. Tej wierności się uczyłem całe swoje życie i wciąż uczy mnie kolejny z trudnych dni, gdy tak idę za kompasem swego serca poprzez popiół, poprzez pamięć i przez łzy. Nim odejdę, chcę wypłakać Twoje święte imię, choć ironią mnie poranią i milczeniem, nim ułożę się w ramionach Twych na wieczność, aby zrosnąć się na zawsze z Twym imieniem. Nim mi oczy czas zabierze, niech Cię jeszcze sławią, bo dziś depczą Twoją świętość i Twoje ołtarze, bo chwastami zarastają zapomniane słowa, bo dziś tylko o szeleście Twojej mowy marzę. O wolności i wielkości, o świętości domu, gdzie jest prawem słowo Boga, miłość i sumienie, gdzie składamy nasze myśli serdeczne o Tobie, gdzie nam grzechy przeciw Tobie ciążą jak kamienie. Nim odejdę, chcę wypłakać Twoje święte imię, bo Ty byłaś naszą dumą, wzruszeniem i troską. Jeśli spytasz o przyczynę, o rany i blizny, tak oddałem Tobie serce, bo Cię kocham, Polsko. Anioł śmierci już idzie z podniesionym mieczem przez zagony Europy, przez nasze sumienie. Bądź Chryste miłosierny, gdy nadejdzie kara za to nasze obłudne, tchórzliwe milczenie i za ten brak świadectwa, miłości i wiary, za cyrograf podpisany publicznie z szatanem, za tę detronizację, Chryste, Twojego Królestwa, za tę codziennie Tobie zadawaną ranę, za to lekceważenie daru, wolności i wiary, ojczyzny i sumienia, prawdy i zbawienia, za tę zdradę wpisaną w naszą ludzką chciwość, za tę ekumeniczną zgodę na dzieło zniszczenia. Anioł śmierci już idzie zza Odry, zza Buga, może jeszcze histerycznie część z Was się zaśmieje zza muru mamony i z piwnicy sumienia, nim czarny wiatr rozmiecie naiwną nadzieję. Zanim nas rozrzuci po kątach rozpaczy, po euroregionach kłamstwa i niewoli, dopóki nas ojczyzna, jak żołdacki bagnet za słonecznym splotem, z trwogą nie zaboli. Ale czy wtedy, Chryste, nie będzie za późno między błyskiem miecza i krzykiem sumienia, gdy już odwrócisz, Panie, od nas swe oblicze, aby się wypełniło dzieło przeznaczenia? Ponieważ my jesteśmy już pokoleniem, które odchodzi, Ty mnie, Panie, zabierz do siebie. Gdy mnie sztywno w ziemi ułożą, skibą ziemi okryj mnie żyzną, abym wyrósł osiką czy brzozą. Połamany, zużyty czas będzie moim ostatnim posłaniem, gdy się sypie dudniącą grudą, jak nie wypał
w ziemi zostanie. Więc mnie, Panie, zabierz do siebie. Zamień w barwy nadziei zielone, nie w pomniki, tablice czy marmur, ale malwy wysmukłe przed domem. Słoneczniki, co jasne swe twarze, choćby nastał czas jeszcze surowy, będą zawsze widzione instynktem twarz odwracać za ciepłem Twej mowy. Potem serce mi zapal w makach, po ogródkach, po wiejskich zagonach, połączone wiązankę stokrotek, niechach i tęsknią biało-czerwone. Po mokradłach mnie ułóż błękitem, tam gdzie wierzba zmęczona przystaje i gdzie niebo zbierają dzieci w ciasny bukiet niezapominajek. Kaczyńcami rozrzuć mnie szczodrze, dmuchawcami niech srebrzy się głowa, będę wtedy modlił się cicho wzdłuż strumieni szemrzących jak mowa. Dzikie wino, co zrośnie się z murem, z głębi ziemi wyrośnie ramieniem, co oplecie znajome mi kąty poplątanym i czułem milczeniem. Czarny kruk kiedyś serce mi ranił, byłem mroczną legendą owiany. Jeśli Polsko będzie szczęśliwa, niech mój płacz będzie już zapomniany. Więc mnie zabierz, Panie, do siebie. Mszę żałobną mi zamów ukosów, niech zagwiżdżą wysoko Twe imię. Nie pragnąłem innego losu. Może jeszcze wysmuże się sino, gdzie lasami porosły gór zbocze, przez doliny Beskidów i gronie widno kręgów się kołem potocze. Rozpoczęłam listem do artystów świętego Jana Pawła II, papieża naszego, i pragnę tym samym zakończyć. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękno, czym był ów patos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełku swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych artyści oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieło swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział. Dlatego artysta, im lepiej uświadamia sobie swój dar, tym bardziej skłonny jest patrzeć na samego siebie i na całe stworzenie oczyma zdolnymi do kontemplacji i do wdzięczności, wznosząc do Boga hymn uwielbienia. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że mogliśmy obcować z poezją pani Eleonory Kiestrzyń i pana Kazimierza Józefa Węgrzyna, których zapraszamy tutaj na środek. Do nas tutaj. Zapraszamy serdecznie. Chcemy podziękować, chociaż tak skromnymi kwiatami i słowami wdzięczności, za to, że mogliśmy uczestniczyć w tych spotkaniach z poezją obu tych naszych artystów. Dziękujemy serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu nas. I jeszcze tak zadam takie pytanie. Kto jest najbardziej ulubionym czy utożsamianym ze sobą poetą? No, poza samym sobą, prawda? Cyprian Norwid. Czyli jednak Norwid, tak? Bo, a może tak powiem, dlaczego? Był za granicą w czasach niewoli, kiedy Polska była w niewoli. Zachował, był w bardzo trudnych warunkach, żył. Zachował ogromną miłość do ojczyzny, do naszej całej przyszłości, naszej historii. Zasłużył się bardzo. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo posiłkował się jego właśnie przemyśleniami. Między innymi takie sławne przemyślenie to jest, że jeżeli chodzi o co jest najważniejsze w życiu, więc najważniejsze w życiu to jest, proszę Państwa,
po prostu miłość do ojczyzny, miłość do narodu polskiego, miłość do wiary, bo to było patriotyzm i wiara była zawsze naszą wspólną taką siłą. Przejawiały się te dwie wartości w naszej kulturze, w naszej historii, w naszej tożsamości narodowej. Myślę, że tak powinno pozostać do tej pory, abyśmy wrócili właśnie do wiary i do patriotyzmu, bo te dwie siły zapewnią nam nasze bytowanie na przyszłość. Również chyba Norwid skonstatował, że naród to te pokolenia, które już były, te, które są obecnie i te, które będą, prawda? To chyba Norwid. Tak. I jeszcze Norwid powiedział tą piękną myśl, że piękno to jest po to, by się zachwycało, a praca, by się zmartwychwstało. Trudno nawet komuś sobie wyobrazić, jak można myśleć, że przez pracę można zmartwychwstać, a jednak tak jest. Tak ważna jest praca dla człowieka. I teraz, kiedy jesteśmy w tej sytuacji, że jest u nas takie ogromne bezrobocie, trzeba wracać do tego przesłania Norwida. Ale również takiego, który mówi, że naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który gnieje w milczeniu. Także niestety należy protestować. Czyli jak najczęściej trzeba pytać poetów o opinię, bo poeci mają te opinie najczystszej postaci, najmniej skażone, no nie powinny być w ogóle skażone tym nalotem właśnie dyplomacji, jakiegoś konformizmu, taktyki. No niestety działacze, organizatorzy no nie mogą sobie na taki luksus pozwolić. Tak jest. Proszę bardzo. Dziękuję Ci serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję. To tylko powiem, że to taka współpraca moja z panią Jadzią zaowocowała, że mamy taki dwugłos. Dwojga bardzo wybitnych poetów chrześcijańskich, polskich, współczesnych czasów. Współczesnych romantyków. To trzeba przyznać, że to są romantycy. Oni wierzą, mają niezachwianą wiarę w to, że prawda, dobro, piękno zwyciężą zło. I tak będzie. No tak musi być. Tak musi być, wszyscy. Inaczej nie może być. Kto z Państwa, jeżeli jeszcze chciałby, prawda? Jeszcze Józef Józak, kolega po fachu. Bardzo proszę. Może ja, dobrze. Proszę. Pani jeszcze do artystów chciała. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, dlaczego teraz zrozumiałam, dlaczego ja wcześniej Pana wierszy nie znałam, bo często niektóre Pana wiersze to są jak wyrzut sumienia. I dlatego są przepiękne, są po prostu. Bardzo pasuje. Pani wzrusza. Tak, tak, to prawda. I dlatego jest Pan tak przemilczany, bo. Może chwilę zajmę trochę czasu Państwu. Podzielę się wierszem, który jest moim przemyśleniem. Właściwie pisałem go na konkurs, bo taka była chwila. Właśnie wypowiedziane zostało nazwisko Norwid. Na podstawie jego wiersza, który znamy, Krożyna Chleba, napisałem moje przemyślenia, dostosowuję do naszych czasów. Tęskno do takiego kraju, gdzie się ma poszanowanie do dekalogu, historii i obyczajów. Tęskno mi, Panie. Do takiego kraju ciągnie mnie, gdzie Sejm i Senat ludowi służą. Miłosierdzia, usłysz wołanie, tęskno mi, Panie. Ukryj mnie w serca ranie, na chwałę Twoją pełnić powołanie, w jedności wraz z ludem trwanie, tęskno mi, Panie. W sercu glebie ziarno słowa zakorzeni, Ewangelią czynu do życia zachęceni, moje pragnienia ślę wiersza zdaniem, tęskno mi, Panie. Z wiarą, nadzieją, miłością, wiernie czy krzyżutowanie, skrępowany z woli Twojej ograniczonością, wysłuchaj mnie, Panie.
Tęskno mi w owdzie, piszę przytomnie, za owoce zakazane, wstydzę się ogromnie. I tak być musi, kiedy serce ustanie, wspomnij o mnie, Panie. Dziękuję bardzo.